tak za 2-3 lata, przypomnijcie sobie rok 2022, początek jego, przypomnijcie sobie, to będzie łatwe, bo wtedy co się zaczęło, zaczęła się wojna na Ukrainie, 2022 rok, 2022. Mówię to teraz w kwestii inwestowania w kryptowaluty, posiadania kryptowalut, oszczędzania kryptowalut. Przypomnijcie sobie ten rok 2022, no taki łatwy, 2022. I powiecie sobie, a gdybym wtedy kupił Bitcoina, gdybym wtedy kupił Ethereum, a wtedy mogłem kupować BNB, Ripple, CRO. Gdybym wtedy kupił, no to dzisiaj to ja bym spokojnie już nie mógł pracować, gdybym wtedy kupował. No ale dzisiaj te same osoby, czyli ty, ale dzisiaj, nie ty za 2-3 lata, tylko ty dzisiaj, wiesz co robisz? Mówisz sobie coś takiego. Mówisz sobie, ten Bitcoin, kurde, był już po 70 tysięcy, spadł o połowę, pewnie jeszcze spadnie, a jeszcze pewnie spadnie do 30, do 20 nawet, a może nawet do 5. Nie wiadomo, co z tego będzie, rządy może to zablokują. Na razie jeszcze nie kupuję, lepiej sobie będę oszczędzał złotówki na koncie bankowym, lepiej złoto będę kupował, dolary, no. I jak tak na to patrzysz, no to nigdy tego Bitcoina nie kupisz i zawsze będzie coś. Gdybyś 3 lata temu zobaczył na cenę Bitcoina jakaś, teraz chciałbyś kupić 3 lata temu Bitcoina, prawda? 4 lata temu też byś chciał kupić Bitcoina, 5 lat temu chciałbyś, 6, 7, 8, 9, 10, co ci powiem ileś lat temu, to zawsze byś powiedział, chciałbym kupić wtedy Bitcoina. Tak to właśnie niestety jest. Na razie tak naprawdę używa Bitcoina około 2% ludzkości. Niby tam troszkę więcej miało z nim kontakt, czyli kiedyś kupiło, potem sprzedało, ich nie ma. Sam znam, sam ty też pewnie znasz, jeśli jesteś w kryptowalutach, sam znasz wiele osób, które kiedyś miały Bitcoina czy inne jakieś kryptowaluty, ale już ich dawno nie mają. Ja też kiedyś miałem, że tak powiem, setki Bitcoinów, gdzie już nie mam tych setek, miałem tysiące Ethereum, gdzie ich nie mam, bo źle do tego podchodziłem. I takich ludzi jest właśnie większość, którzy mieli kiedyś Bitcoina, mieli go po $500, sprzedali za 1000, mieli go po 1000, sprzedali za 10 tysięcy, kupywali po 10 tysięcy, sprzedali po 20, kupywali też po 20 tysięcy na szczycie hodce 2017, potem spadł do 10, do 5, oni go sprzedali ze stratą, no a dzisiaj kosztuje $40 000 Bitcoin, około. Tak to właśnie jest. Jaki jest złoty środek w inwestowaniu w kryptowaluty, te takie kryptowaluty z pierwszej piątki, z pierwszej dziesiątki? Klucz jest taki, który jest bardzo prosty. Kupuj je zawsze, jeśli masz pieniądze na to, żeby kupić, prawda? Czyli długoterminowo, nie na jakiś trading, nie patrz na te wykresy, na ten trading. Jak chcesz patrzeć na wykres Bitcoina albo Ethereum, to włącz sobie wykres ten miesięczny, świeczki miesięczne, dobra? Czyli zobaczył ostatnie 5 lat na wykresie Bitcoina, lepiej cały wykres. Od 2011 roku, kiedy już tam jakieś pierwsze notowania były, zobacz sobie na świeczki miesięczne, nie tygodniowe, nie dniowe, nie dzienne, nie 15-minutówki, czy tam 4-godzinne, tylko zobacz sobie na wykresie miesięcznym, jak to się układa. I tyle. To, co dzisiaj widzimy, że taki jest, prawda, był kiedyś w 17 był po tyle, teraz był, jest już tutaj wyżej i tam teraz tak sobie chodzi od 70 tysięcy do 30, tak sobie chodzi. I nam się wydaje, że już tak dużo urósł, że teraz będzie spadał i może chwilę tam spadać, nieważne. Ale jak przyjdziesz za 3 lata, czy za 5 lat i Bitcoin będzie po $1 000 000, czy tam po $500 000, czy po 200, czy po ileś, to te dzisiejsze wahania między 30 tysięcy a 70 tysięcy, no to one będą tam znacznie niżej. I ty powiesz, o, gdybym wtedy kupywał. No ale dzisiaj myślisz, że to jest drogo. No, widzisz, tak to właśnie jest. I to nie, ja nie mówię, że coś źle myślisz. No, wiele osób tak myśli, każdy ma takie myślenie. To jest takie myślenie zdroworozsądkowe, ale nie porównujmy Bitcoina do złota, czy do złotówek, czy do dolara. Jeśli będziesz miał pieniądze w dolarach, w stablecoinach, no to będziesz cały czas stracił. Długoterminowo, tak mówię. No bo ceny produktów, które kupujesz, domów, mieszkań, no tak, czyli czegoś do mieszkania, samochodów, paliwa, jedzenia, cały czas wzrastają w stosunku do tradycyjnych walut, nawet do stablecoinów, USDT, USDC, wzrastają. Długoterminowo one spadają w stosunku do Bitcoina. Naprawdę, kiedyś, żeby kupić sobie na przykład samochód, ja musiałem kiedyś nowy samochód salonu, musiałem wydać 10 Bitcoinów. Dziś taki sam nowy samochód kupię za 2 Bitcoiny. Dokładnie za 2 Bitcoiny, taki sensowny nowy samochód za 300 tysięcy złotych, jak kupywałem. Teraz nawet mniej, 1,8 Bitcoina dzisiaj wydałem, kiedyś wydałem 10 Bitcoinów. Czyli wszystko w Bitcoinie, ceny spadają, tak samo jedzenie spada w Bitcoinach, mieszkania spadają w Bitcoinach. Powinieneś wywalić z swojej głowy taki koncept, takie pojęcie jak stablecoin, jak dolar, jak złotówka, jak takie zwykłe waluty, no bo stablecoin jest ich odpowiednikiem, zwykłych walut. Jak jeśli sobie je wywalisz i twoim stablecoinem będzie Bitcoin,
Czyli wszystkim innym spekulujesz. Ethereum, no możesz, chcesz kupić tanie, nawet sprzedać drożej. Czy tam Cero, BNB, jakiegoś tam Ripple'a. O, teraz jest drogi Ripple, sprzedamy go, odkupimy taniej. A jak sobie wbijesz do głowy, żeby Bitcoina traktować jako stablecoina, jako coś takiego standardowego, coś mocnego, jak kiedyś był na przykład dolar, czy jak kiedyś było złoto, coś takiego jest takie niezmienialne, że tak powiem, tego nie da się dodrukować. O, jak się da tak malutko i to jest, no bo tak jest, złotem tak nie jest, złota można wydobyć jeszcze 5 razy tyle, ile teraz mamy na świecie złota, możemy go być jeszcze więcej, a jakbyśmy głębiej sięgnęli, to możemy 1000 razy więcej złota wydobyć. My tylko sięgamy tutaj naszej powierzchni, gleby, to gdzie jest złoto, po prostu. A z Bitcoinem się nie da więcej. Jest teraz 19 milionów Bitcoinów na rynku, za 4 lata będzie już ich 20 milionów, a potem już przez następne 100 lat będzie tylko jeszcze 1 milion. I tyle, 4 miliony jest zgubione, tak naprawdę na rynku mamy teraz 15 milionów Bitcoinów. Nie da się więcej dodrukować, da się takie już ułamki tylko, ale nie będzie dało się nagle wydrukować miliona Bitcoinów, 5 milionów. Tyle. Złota można wykopać ile chcesz. Pieniędzy zwykłych możesz dodrukować, chłopie, ile chcesz. Wystarczy rząd. Rząd mówi tak, drukujemy i tyle. Albo fałszerzem jak jesteś, sam sobie możesz sfałszować, wydrukować, jak chcesz fałszywych dolarów, złotówek, ale potem przez to wszystko ceny, jak rząd drukuje pieniądze, no to ceny wszystkiego idą w górę. No tak teraz to widzisz, prawda? Drukują rządy pieniądze i ceny idą w górę. Bitcoina się nie da drukować. Potraktuj Bitcoina, jak kiedyś twój dziadek, twoi rodzice dawno temu, jeśli są inteligentni, traktowali złoto, czyli coś takiego stabilnego, jak diament, no, nie diament, jak złoto, o, złoto jest takie najbardziej w przypadku, tylko złoto, nie, złoto nie. Bitcoin to jest coś, to jest, Bitcoin to jest pieniądz zawarty w energii, o, tak masz energię ze słońca, widzisz tam słońce, tą energię trzeba zebrać, trzeba zrobić do tego panele słoneczne, trzeba przetworzyć ją na prąd, potem ten prąd trzeba podłączyć do maszyn, które wydobywają Bitcoin, które obsługują sieć Bitcoin, czy mówię w cudzysłowie, wydobywają i dopiero wtedy mamy Bitcoina. Jeśli nie będzie tego, tej energii, jeśli nie będzie tych koparek, czyli tych komputerów bitcoinowych, które będą cały czas pracowały, to nie będzie Bitcoinów. I to jest coś takiego rzadkiego, tego nie da się, nie da się tego zhakować, nie da się tego dodać więcej, gdzieś oszukać. Nie da się, po prostu się nie da. To jest najstabilniejsza waluta na świecie. Teraz to jest może, tak jak ja to mówię, no to może jedna osoba na 100 tysięcy mówi, no tak, masz rację, mniej więcej, tak powinno być, tak powinno być. Kiedyś będzie tak, że połowa ludzi będzie tak mówiła, a potem będzie 80% tak mówiła. Tak, Bitcoin to jest coś, to jest najlepsza waluta na świecie. Zacznij traktować tego Bitcoina, inwestycje i inwestowanie w niego jako coś długoterminowego. No jeśli teraz masz już 85 lat, jesteś chory, już wiesz, że niedługo umrzesz, no to okej, to się już to nie baw. Ale jeśli masz tam, nie wiem, lat 20, 30, 40, 50, 60 i dalej, czy nawet 70, albo nawet więcej, 80, ale się dobrze czujesz, wiesz, że za 5 lat będziesz jeszcze, że tak czujesz się dobrze, masz jakieś plany, to po prostu kupuj Bitcoiny. Dostajesz wypłatę raz w tygodniu czy raz w miesiącu, kupuj sobie Bitcoina. Oczywiście, jeśli chcesz, nikt się do tego nie zmusza, ja cię tego nie namawiam, ja cię do tego jakby nie mówię, o, na pewno zarobisz. Ja mówię sobie, ja na pewno zarobię, jeśli będę kupował. Codziennie kupuję 1/100 Bitcoina. Ja codziennie kupuję 1/100. 1/100 Bitcoina dzielę na 101/100. Miałem jeszcze 4 miesiące temu 0 Bitcoinów, mam już teraz 1,07 Bitcoina. Co jutro będę miał 0,08, 0,9, potem 1,10, 1,11. Cały czas codziennie 1/100 Bitcoina. Tak samo możesz sobie robić codziennie 1/100 Ethereum sobie kupuj. To jest $30, tak? Tak, $30. 1/100, czyli 100 zł dziennie wydawaj na Ethereum. Kupuj sobie 1/100 Ethereum dziennie i przelewaj sobie na portfelik. Cyk, 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 cyk. No, żeby nie było tych kosztów, to sobie przelawaj raz w miesiącu na taki portfel. Kupuj sobie to na giełdzie, na przykład zonda.finance, tam to bezpiecznie kupisz, legalnie, to jest nadzorowane, służby, to wszyscy, służby, wszystkie tam wiedzą, o co chodzi, tam legalnie, tam zapłacisz sobie podatek raz w roku, jak żeby je sprzedawać, gdybyś kupował, to nie zapłacisz, tylko bo to się nie płaci. Ale podłączasz sobie do tego kartę bankową, robisz przelew na zonda.finance, swoje pieniądze z banku i codziennie za 100 zł kupuj sobie Ethereum albo Bitcoina. Raz w miesiącu wysyłasz sobie to, dajesz wypłata, wysyłasz sobie to na portfel taki zewnętrzny, nie giełdowy, tylko zewnętrzny, gdzie masz tam 24 słowa, taką frazę swoją, 12 słów, zależy. Ja mam takie z 24 słowami, taki trezor, takie urządzenie. Nawet jak on się zgubi, to masz te 24 słowa i jak je wpiszesz byle gdzie, w jakimś tam portfelu, to sobie odzyskasz te swoje wszystkie środki i tyle. I kupujesz sobie Bitcoina i Ethereum. Jeśli chcesz inne, to sobie kupuj inne. No i tyle. No i proste. Poczekaj 5 lat, ok? Poczekaj 10 lat. Poczekaj czas, musi czas upłynąć. Jak czas upłynie, wtedy będzie kasa. Mój kolega parę lat temu kupywał Cardano na przykład i ono mu rosło razy 20. No i tyle. No,
wiele osób, ty może kupowałeś 6 lat temu, ja kupowałem 6 lat temu bitcoiny po 500 dolarów, teraz są po 40 tysięcy dolarów, prawie 50, czyli 100 razy droższe. No wystarczyło poczekać 5 lat, no ale ja oczywiście je sprzedałem, no bo coś tam, no bo chciałem kombinować, żeby to, a może tamto. Nie, kupuj, ale nie że z nastawieniem, że jutro będziesz już bogaty, tylko kupuj z nastawieniem, że będziesz kupował przez następne 10 lat. Jeśli masz teraz 30 lat, to w wieku 40 lat, jeśli będziesz codziennie kupował bitcoina 3 razy w tygodniu, czas na miesiąc, to zobaczysz, że będziesz zadowolony. Powiem tak, będzie pan zadowolony, kupuj sobie, odkładaj, nic nie kombinuj, nic z tym nie rób. Jak będzie górka, to kurwa nie sprzedawaj na żadnej górce, bo odkupisz taniej. Tylko kupuj. Stablecoiny to wiesz co są dla kogo? Dla popierdoleńców ci powiem. Jak chcesz odkładać na emeryturę kurwa w stablecoinach, czyli w dolarze, w złotówce, w jenie, czy tam w jakimś kurwa marce niemieckiej, no to sobie odkładaj. Ona będzie coraz, te twoje stablecoiny, te swoje złotówki będą coraz mniej warte. No i tyle. Miałem do powiedzenia. Dziękuję, pozdrawiam. Ciepło ze słońca, z którego właśnie wydobywamy bitcoiny. Yeah! Mówiłem o słońcu, ale tak samo wiatr. Zobacz, widzisz te wiatraki? One, musi być wiatr, musi być wytworzona energia, czyli z tych łopatek, które się kręcą, tam musi przejść przez taką specjalną machinę, przez taki specjalny mechanizm, musi się kręcić, tam jest takie jakby dynamo duże i musi być ten wiatr zamieniony w prąd. Ten prąd kablem musi pójść do komputerów, do tych tak zwanych koparek bitcoinowych i dopiero wtedy bitcoin działa i bitcoina można wtedy dopiero wydobyć. I co 4 lata możemy go wydobyć coraz mniej. W tej chwili co 10 minut jest wydobywane 6,25 bitcoina. Za już 2,5 roku będzie tylko 3 bitcoiny co 10 minut, potem 1,5 bitcoina co 10 minut, potem już tylko 0,75 co 10 minut. Co 4 lata o połowę zmniejsza się liczba bitcoinów, które możemy wydobyć. I bitcoin to jest energia, to jest prąd, to jest ze słońca prąd, z wiatru prąd, z wody prąd, ogólnie prąd, czy tam z węgla, czy z atomu, ale musi być prąd zaangażowany i coraz więcej prądu. Im dłużej kopiemy bitcoina, im dłużej bitcoin trwa, tym coraz więcej prądu musi być na niego zużyte. Dlatego nikt nie odda tych bitcoinów tanio, jak tak dużo energii musi być przeznaczone na pracę tej sieci. To jest coś cudownego. Żeby złamać bitcoina, żeby go zniszczyć, że tak powiem, ktoś by chciał zniszczyć, to by musiał jakieś 5 bilionów dolarów wyrzucić na śmietnik, żeby tylko go zniszczyć, ale nic na tym nie zarobi. Bo wtedy by zmienił kod bitcoina, by sobie dodrukował 1 000 000 bitcoinów, ale wtedy one by przestały być warte nic, bo jakby były zhakowane, to by były nic nie warte te bitcoiny. Czyli ktoś by sobie musiał 5 bilionów, nie miliardów, tylko 5 bilionów dolarów po prostu wyrzucić na śmietnik. Żaden rząd nie ma tyle pieniędzy, żeby to sobie tak zrobić, o. I nic by to nie było, by tylko jednorazowo by to zniszczył, ale wszyscy ludzie, którzy mieli bitcoina, oni przeszliby na nowego, że tak powiem, bitcoina, tak samo działającego i mu by to nic nie dało. Po prostu, to by było tylko zmarnowanie pieniędzy. Nie da się go po prostu zhakować, nie da się go zepsuć, złamać, nie da się. Na dzisiejszym poziomie, na dzisiejszym już postępie tego bitcoina, że go mamy 13 lat na rynku, to już się go nie da. W pierwszym roku, drugim, trzecim, czwartym jeszcze to coś tam kombinować, ale wtedy nie było tego zainteresowania tak bitcoinem jak teraz. On już jest taki wielki, tyle prądu już tam jest przeznaczone, tyle tych koparek, tyle tych komputerów, taka już jest duża sieć, żeby ją złamać, tego się po prostu nie da zrobić. W cudzysłowie oczywiście da się, ale to jest bezsensowne. Ktoś, kto by to zrobił, straciłby 5 bilionów dolarów, czyli dwie wartości firmy Apple, albo tam Tesli, czy tam te wszystkie największe firmy na świecie musiałyby być zostały sprzedane, zlikwidowane i wtedy by w minutę by zepsuli bitcoina, ale nie mieliby nic by z tego nie mieli, nie odzyskaliby. Tak samo jakby wziąć 5 bilionów dolarów w gotówce, prawda, i je wziąć spalić, że spaliły się i nie ma ich. I tyle. Tak działa bitcoin, taki jest cudowny bitcoin. Dlatego jestem spokojny, bo mam bitcoiny. No i tyle, proste. Ci teraz coś pokażę. Patrz. To jest wykres miesięczny. Każda świeczka to jest jeden miesiąc. Zobacz, jak cofniemy się na sam początek, tutaj na sierpień 2011 roku, na dole tam pisze 01 August 11, to tak o. Wtedy najdrożej w tym miesiącu bitcoin kosztował 11 dolarów. Tu na samej górze tu będzie, zobacz, na samej górze będziesz za chwileczkę widział takie 11 dolarów. Zobacz. 11 dolarów to jest high, low po 8 dolarów był najtaniej. Potem dalsze miesiące, po 4, po 2 dolary można było kupić, oktober 2011,
Tu dalej, low 2 dolary, 2 dolary, 3,80, 4, 5, dobra, bla, 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 bla. Idziemy parę lat dalej. Maj 2013 rok. Najtaniej mogłeś kupić po 80 dolarów bitcoina, najdrożej po 140. W maju 2013 roku, dokładnie 9 lat temu. Dobra, potem idziemy dalej, dalej, 100 dolarów, dobra, teraz jesteśmy november 2013, bitcoin był najtaniej po 200 dolarów, najdrożej po 1100, wow, 1100 dolarów, dobra, potem dalej, dalej, dobra, mamy sierpień 2014 roku, czekaj tam, tak, 2014 roku, bitcoin po najdrożej 600 dolarów, najtaniej 420, dobra, idziemy dalej, dalej, dalej. Ja tutaj byłem w 16 roku, o właśnie tutaj, 520 dolarów najtaniej, najdrożej 778. To był czerwiec 2016. O tutaj, 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 patrzcie, patrzcie, patrzcie. To są każda taka świeczka to jest, musielibyśmy tutaj to zrobić, żebyś ty widział te wcześniejsze lata. O tutaj, patrz, też widać wykres, zobacz. Widzisz, tak z daleka to ci się wydaje, że tam nic nie było, żadnych ruchów, ale tu też były ruchy. Nawet tutaj były ruchy, zobacz. Wszędzie tu były ruchy. O, tylko że jak się. Tylko patrz, w jakich cenach się tutaj. O, tutaj było 1000 dolarów, potem tutaj było 200 dolarów. O, ostatnio nawet parę lat temu, jeszcze 2 lata temu, taki Ethereum kosztowało. 200, 100 kosztowało Ethereum, a już jest po 3000. Tu, potem tu i patrz, tu trzeba już potem zwijać ten wykres, bo go nie zobaczysz. Zobacz. Tu i potem nagle, ja to pamiętam. O, tu było po 20 tysięcy dolarów Bitcoin kosztował. O, wow, ktoś kupił, a potem to spadło tutaj do 3000 i ktoś mówił, wow, ale Bitcoin oszustwo, straciłem kasę, Żukiewicz oszust, wow, o, tu, straciłem, tutaj koledzy moi mówili, tu pamiętam to, Bitcoin już nigdy nie wróci, już nigdy nie będzie, nawet tutaj jak był po 10 tysięcy mówili, raczej już Bitcoina już nigdy nie będzie, o, to było właśnie gdzieś tutaj. No i potem tak już wszyscy byli zrezygnowani, to nagle Bitcoin wyjebał, parzak wyjebał, jeb, 30 tysięcy i wyjebał tutaj prawie na 70 tysięcy. I to już mamy historię najnowszą. O, i tutaj ostatnio, tu, rok temu, tutaj był po 36, tu, teraz ostatnio był po 68, no i teraz mamy dzisiaj Bitcoina, teraz kosztuje 40 tysięcy dolarów. No, i co? I potem znowu ten wykres za następne lata, on będzie tak spłaszczony, będziesz go oglądał w ten sposób, ten wykres, patrz. Za parę lat będziesz wyglądał, ten wykres będziesz tak wyglądał, bo tutaj będą się rysowały, już Ci pokażę. Tu będzie rysowane następne coś tam, gdzieś tam, nie wiadomo jak będzie, ale będzie tak, coś tam, tu będzie tak, o tu 600 tysięcy dolarów, tak? Potem trzeba będzie go jeszcze bardziej, bo tu potem on będzie kosztował 1 400 000 czy tam ileś, no i tak będzie. Ktoś powie, a tutaj mogłem kupować, jak był po 50 tysięcy, o ktoś powie tutaj, tak jak ja teraz mówię, że tutaj był kiedyś tanio, to ktoś na te lata od 2020 do 2023 będzie mówił, ale to był tanio, bo będzie Bitcoin tutaj chodził, prawda? Milion, coś tam, no i ktoś mówi, mogłem 20 razy taniej kupić, ja pierdolę. No ale dzisiaj to ty mówisz, że co? Dzisiaj mówisz, każdy tutaj z nas mówi, że Bitcoin teraz jest co? Za drogi, tak? O, bo my se włączamy, ludzie se włączają 4-godzinny wykres, tak? Szkuj. 4-godzinny wykres włączają ludzie i tutaj widzą, że on im spadł gdzieś tutaj, tak? Czekaj. Że nam wykres spada. O, że spada, rośnie. O Jezu, jaki ten Bitcoin jest nie fajny, bo on spada i rośnie. O Boże, ja kupiłem tu ostatnio, bo wszyscy mówili o Bitcoinie, no i on teraz spada, jestem stratny, ja już wychodzę. No i tak właśnie wyjdziesz a potem on będzie 10 razy wyżej, kiedyś tam. No i tyle. Tak, to samo było tu wszędzie. Po prostu wszędzie możemy to samo. Ustaw sobie tutaj cenę. Dobra, jak nie chcesz na miesięczny, ustaw sobie tygodniowy sobie wykres ustaw. No i to masz tygodniówki takie. Każda świeczka to jest jeden tydzień. No i sobie patrz, jak to było. Tu było, spadało. Wszyscy już ci, co kupili kiedyś tutaj, sprzedali i już tam ci, którzy mieli wejść, to weszli. No i potem znowu tak, i potem tak. I może teraz nawet tu spaść, nie wiem gdzie. I potem znowu pójdzie gdzieś. No i tyle, no. Tak to jest. To jest właśnie Bitcoin. Bitcoin to waluta, pamiętaj, przyszłości. Bitcoin. On już ma 13 lat. Bitcoin ma 13 lat, człowieku. 13 lat.